menos que te vas a una tienda y después, ¿sabes? Te pides por un... Dzień dobry. Więc właśnie czekam na swojego kolegę i zaraz idziemy do Poznania, gdzie będę występował na konferencji dla pewnej bardzo interesującej firmy, opowiadając o tym, na czym się znam. Chmura publiczna. Żadnych nowości. I już w samochodzie. Dzień dobry, Jacku. Hello! Więc jestem już na miejscu w Poznaniu. Obadajcie, jaki fajny budynek. Dzisiaj mamy do zaadresowania bardzo fajny temat. O tym, aby nie być troublemakerem, czyli osobą, która robi problemy, a aby być osobą, która jest problem solverem, czyli osobą, która rozwiązuje problemy. Sławek, witam. Więc teraz przykład problem solvera. To jest Wojtek, którym się dzisiaj poznaliśmy. Wojtek wie, że robię vloga i Wojtek wie, że lubię robić wideo. Więc zamiast robić inne dziwne rzeczy, zaproponował mi, żebyś poszedł na dach tego budynku. Samym będę miał fajne ujęcie z tego vloga. Prawdziwy problem solver. Biznesman. I Wojtek nie oczekuje ode mnie niczego. Sam się wszystkim zajmuje, właśnie znowu z panem ochroniarzem. Robi wszystko, żeby mi pomóc. Niesamowity człowiek. Czy to twoja firma? I bycie problem solverem jest bardzo dobre dla wszystkich stron. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Za chwilę wyjaśnię na przykładzie mojego dobrego znajomego Jacka, który mnie dzisiaj przywiózł do Poznania. Prawdziwy problem solver. Więc historia jest mniej więcej taka. Wiedziałem, że jadę do Poznania dzisiaj i planowałem tu przyjechać. Natomiast Jacek odezwał się do mnie i powiedział: Mireczku, czy tam mógłbyś mi troszeczkę o blogowaniu powiedzieć? No ja mu powiedziałem, Jacku, z miłą chęcią, ale w tym tygodniu i najbliższym czasie nie mam czasu za bardzo na to, bo w rozjazdy i tak dalej. No i słowa do słowa okazało się, że jadę do Poznania. No i Jacek powiedział: Mireczku, to ja też jadę do Poznania, to pojedźmy razem. Ha, co? I w sytuacji takiej, gdzie ja miałem problem, bo i tak musiałem jechać i szukać pociągu i tak dalej, a Jacek i tak jechał do Poznania i potrzebował ze mną porozmawiać na pewne tematy, okazało się, że może mi zaproponować, że usiądę w jego samochodzie, wygodnym. Dokładnie, a ja pojechałem po garnitur weselny, bo za 3 tygodnie... To jest Jacek. I w tym całym procesie Jacek nie sprawił żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Sprawił mi wielką przyjemność, wielką radość, po pierwsze swoim towarzystwem, to podbił mnie do Poznania. Po trzecie, mamy dość przyjemne rozmowy na różne ciekawe tematy. Oj tak, dowiem się trochę o WordPressie, co mi bardzo ułatwi pracę w najbliższym czasie. Wszyscy są szczęśliwi. Problem solver, nie troublemaker. Jak minęła ci podróż? Przewspaniale, sztos. Zaraz. Cześć. I do każdego tematu można podejść jak osoba, która rozwiązuje problem albo problem tworzy. I weźmy prostą rzecz. Dzwoni ktoś do nas i mówi: o, tutaj masz takiego fajnego bloga i może byśmy zrobili coś fajnego. I teraz osoba, która ma tego bloga, może powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wie pani co, to jest w sumie dobry pomysł, może byśmy coś zrobili, natomiast ja nie wiem co, niech pani coś wymyśli, pani wie co ja robię, ja nie mam czasu, proszę się zastanowić nad tym. Jest to jakaś opcja. Albo możemy napisać: chcę, aby firma X dzięki moim kanałom zdobyła nowych klientów i zbudowała większą widoczność w Polsce, bo to był mail od pani z marketingu. I to co odpowiedziałam, to mamy 5 możliwości współpracy. Prosty, skuteczny webinar, seria filmów, artykuł, konkurs, który będzie wyglądał mniej więcej tak,
i taki specjalny konkurs, który jest zakończony certyfikatem. Proszę o informację, który temat jest Pani najbliższy. I w tej chwili Pani Małgorzata może bez myślenia o tym, co może zrobić, wybrać jedną z opcji, które ja jej przedstawiam do tego, aby spełnić jej potrzeby biznesowe. To nie muszą być potrzeby biznesowe, to mogą być potrzeby sportowe, relacyjne, przyjacielskie, rodzinne, etc. Bądźmy osobami, które rozwiązują problem, a nie kreują problemy. Natomiast zaczęło mi się to dopiero ostatnimi czasy, gdy dostaję maile od osób, które mówią do mnie: Mireczku, co mogę dla Ciebie zrobić? I teraz w chwili, gdy ja w tej chwili na przykład startuję biznes i moja doba jest ekstremalnie skrócona, bo jest dużo rzeczy, które mam do zrobienia, jest mi bardzo ciężko, żeby przerwać rzeczy, które robię i zastanowić się, jak dana osoba może mi pomóc. Wiem, że to może brzmi trochę mało logicznie, natomiast moją zdolność kreatywną, którą mam w danym dniu ograniczoną, będę poświęcał teraz na to, żeby wymyśleć, jak ktoś może mi pomóc. I pewnie jeszcze powinienem prześledzić, jak ta dana osoba się rozwija, żeby zobaczyć, jak, co ta osoba ma w ofercie, jak może mi pomóc. Nie mam na to czasu. Natomiast to, co by mi się podobało, to jakby ktoś napisał do mnie: Mireczku, widzę, że jesteś bardzo zajęty, masz dużo problemów i na przykład robisz te codziennie YouTube. I możemy się umówić, że ty tego YouTube'a jak zrobisz, to wrzuć na Dropboxa, a ja tam wszystko powrzucam na ciebie, pozmieniam tytuły, inne nazwy, będzie pan zadowolony. I umówmy się jako pierwszy tydzień na sprawdzenie 50 zł za cały tydzień. No i ja pewnie bym powiedział, brzmi ciekawie. Zaoszczędzę przez to godzinę czasu, 50 zł, to jest rzecz warta tego. Więc ruszamy. Mam problem, o którym może nawet nie myślałem, ale ktoś mi ten problem uświadomił, dał mi rozwiązanie, wchodzę w to. Z drugiej strony, przymierzam się też do organizacji szkoły, więc zamiast pisać mi, co niestety parę osób robi, Mirkoleczku, jak tam mogę Ci pomóc i jakbyś mógł cały proces zapisać i tak dalej, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś napisał: Mireczku, widzę, że robisz szkolenia, ja to wiem, jak to robić i ty pewnie chcesz robić to na 15 osób, tak zakładam, że nie, to mnie popraw. I wiem, że to jest dużo roboty, ja już to robiłem, wiem, jak to wszystko zrobić, tyle to będzie kosztowało, wszystkim się zajmę, możemy zacząć jutro. To jest rozwiązywanie problemu, a nie sprawianie kolejnego problemu, zadając dużą ilość pytań, na które po prostu dana osoba nie jest w stanie odpowiedzieć. I ja w ten sam sposób myślę, gdy oferuję pewne swoje usługi innym osobom i próbuję dostarczyć pewne rzeczy. Weźmy nawet na przykład Microsoft. Widziałem, że potrzebują prelegenta jako osoby, która będzie rozpoczynała ich konferencję i będzie wprowadzała uczestników w dobry rytm i w dobre samopoczucie. Więc nie czekając na kwestie związane z tym, co mogę dostać i czego ode mnie oczekujecie, żeby osoby po drugiej stronie musiały się długo zastanawiać, zaproponowałem: słuchajcie, zróbmy tytuł taki, zróbmy kolejne punkty takie, 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 powiedzmy o tym i o tym i o tym, bo bazując na moim doświadczeniu i na tym, gdzie wy chcecie dojść, to są rzeczy, które na pewno się przydadzą. I to jest proces myślenia, który zawsze się pojawia w mojej głowie. Nie myślenie na tym, jak dużo pracy mogę dać innej osobie, zadając jej setki pytań. To, co się staram, to właśnie przekazywać jak najwięcej rozwiązywania problemów, aby osoba po drugiej stronie mogła powiedzieć po prostu: tak, nie, deal done i to wszystko. Bez zastanawiania się, bez zakładania swojej głowy nowych problemów, po prostu rozwiązywanie problemów. Jest to jedyny zawód, który przetrwa wszystkie sztuczne inteligencje, wszystkie zmiany karier na tym świecie, rozwiązywanie problemów. Jeżeli jesteśmy programistą, jesteśmy designerem, jesteśmy sprzedawcą, jeżeli potrafimy rozwiązywać problemy różnych osób i nie dodajemy tym osobom innych nowych problemów, to mamy genialną opcję na to, żeby osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie swojego życia. Sam nie jestem idealny, dużo pracy przede mną, ale zachęcam każdego, kto będzie kiedykolwiek z kimś rozmawiał o jakimś problemie, to nie dawajmy tutaj nowych problemów, a spróbujmy ten problem zaadresować. Patrząc oczywiście z empatią, oczami drugiej osoby, na to, co ta osoba może potrzebować, jakie ma problemy, z czym się zmaga i jak to, co my wiemy i nasze doświadczenie, może ten problem rozwiązać. I jutro kolejny dzień konferencji i ciekawych spotkań, więc widzimy się, jak zawsze, jutro.